chata pustelnika. Ta? Partiatik! Live! To git. To dwójeczka się zrobi na pewno przed Wukongiem. Może się coś jeszcze uda przed Wukongiem. Zobaczymy. Ale trochę w to wątpię. Jest pustelnik, ale mu pozamykał przed chytrym wiedźminem. No zobaczymy, jak, który mi się bardziej spodoba. Dobra, dziadek nic w chacie nie ma. Nie, no nawet tego Leoni nie przychodzę dwa to po co. Gdzie ten dziadek? Przejdę dwa razy Wiedźminę 1, jak będzie remake, to zagramy znowu. Wszystko uschnie. Z czym do mnie przychodzisz? Ole, stawki! Dobra, jakie stawki tu będą? Powaga! O kurde! Stary tu widzę zgromadził majątek na farmie. Dobra, patrz to, nie rolujemy piątki. Żeby dostać to samo co było. Dzięki Pepe. XPP. Jakie jest twoje stanowisko w sprawie pobicia Menela przez Kiszaka? Powaga. Dziękuję za 7 lat. Powaga czy nadwaga? Ja pierdziele, stary jest za mocny. Z czym do... Jak emeryturę babki? On sam tu jest z kurkami. Przecież te kości się nawet nie turlały. Na płasku. Czy my mamy to samo, bo on oszukuje? No. Babka jest pod podłogą? Dostał to samo, co miał parszywy pet. 4, 4, 4, 4. Szmato. A ty co? Nie wejdzie nawet. Tu wejdzie, ale no takie to parszywe. Ale oszustwo, widzieliście, to była jedynka, dwójka i nagle się jakoś podskoczyło. Aj. No już jest spieprzone, już jest spieprzone. Patrz to, patrz to. Mogły być dwie piątki. Nie, nie jedynka, nie. Pod Srita, Srit to jest największa zakała tej gry. Wybacz widzę. Nie wejdzie, nie wejdzie, wejdzie on dwie pary. Wybacz widzu, wybacz.
Trójkę rzuć. Czaj! Przegrałem? Ja miałem gorsze pary? Ej, miało być jest, a gramy dalej. Z czym? Miałeś 1-2, on 2-3, a... Dobra, rolujemy to. Patrz to, stricik. Street to największe gówno, jakie w tej grze jest. Z gówna ma kości, no bo to farmer. Ty widzę, jesteś za królem czy farmerami? Jeden kapuli w ogóle, dużo, bardzo. 3, 3, 4. Szóstkę zostawiamy, to jest moja nowa taktyka. Szmato głupia, parszywa gnido, pieprzona w dupę. Ez, totalne SG. 5K w ogóle, nice. Biedak. Weź ty na bullet ode mnie. Zwój zawierający olej nazwany... Czekaj, co? A, bo to jest jeszcze ulepszony. Co to jest? Drogo, aleluj. Z czym? Masz może jakieś zadanie dla Wiedźmina? To miłe, że pytasz. Tak, jest pewien problem, z którym nie potrafię sobie poradzić. Bracia, tym geniuszu? Niedaleko mojej chaty znajduje się krąg druidzki ze starożytnym posągiem bogini. Dzięki, Aston. Przepełnione mocą miejsce przyciąga różne, często niebezpieczne siły. To się zdarza. Dzięki, że się masz lat. Od niedawna krąg zaczął być nawiedzany przez dziki gon. Król gonu ma nadzieję, że uda mu się porwać ze sobą duszę wojowników pochowanych w kurhanach przy mojej chacie. Miałem już do czynienia z gonem. Co chcesz, żebym zrobił? Chciałbym, abyś zabił 9 upiorów. To święta druidyczna liczba. Być może pojawienie się Wiedźmina odstraszy stąd króla gonu. Przynajmniej na jakiś czas. W nagrodę mogę zaoferować ci księgę o wampirach. Jedną z moich chat na własność. Lub nie też wiem, tata. Wianek z nieśmiertelników. Mogło tak być, ale nie wiem, jego zapytaj. A, jedną książkę da, to dobrze. Mówimy o dżinach. Zajmę się tym. Zapamiętaj jedną ważną rzecz. Król gonu jest bardzo potężnym przeciwnikiem. Żaden śmiertelnik nie może się z nim mierzyć. Nawet ty. Jak więc mam z nim walczyć?
przy kurhanach wojowników znajdziesz korzeń mandragory. Ta magiczna roślina będzie trzymać króla Gonu na dystans. Musisz tylko rozpalić znicz stojący w kręgu i dodać do niego nieco mandragory. To rzeczywiście powinno pomóc. Luj, zrobimy tego questu. Ja żadnych questów tu nie mam, nie wiem o co chodzi. W sensie, no jeszcze nie wszystko odkryłem, ale... Z czym? Chciałem o coś zapytać. Słucham. Jezus. Kto spoczywa pod kurhanami, które widziałem przed twoją pustelnią? To grobowce rycerzy, którzy na przestrzeni dziejów polegli w służbie pani. Gawander bronił jej czci przed rycerzem Czarnej Czaszki. Eleverer zginął u stóp jej ołtarza, walcząc z wodną bestią. Grób Borsa jest symboliczny, bo rycerz zaginął w czasie świętej misji. Ostatnim był Bertrand, zwykły karczmarz, który klientom zabronił sikać do jeziora. A kto spoczywa w piątej mogile? Ostatni grób jest zawsze pusty i czeka na nowego czempiona. Aha. Kim jest pani jeziora? Pani pozostaje dla mnie tajemnicą, chociaż jej służę. Wiem, że jest boginią. Czasami widuję ją, gdy w białej szacie spaceruje przez pola w porannej mgle, a jej bose stopy stąpają lekko przez pokrytą rosą trawę. Darzysz ją uczuciem? Kocham ją. Jest boginią. Sądzę, że pani jest istotą nie z tego świata. W tajemny sposób wpływa na całą okolicę, opiekując się nią, zapewniając ludziom dostatek i bezpieczeństwo. Ale jej wpływ jest bardzo subtelny. Nigdy nie narzuca swojej władzy. To intrygujące. Z czym do mnie przychodzisz? Dzięki ZUS POM za 10 lat. Miły wieczór, pan. Witam, pan. Chciałem o coś zapytać. Słucha. Ponoć jesteś ekspertem, jeśli chodzi o legendę Graal, Świętego Graala. Czyżbyś planował wyruszyć na poszukiwania? Być może. Najpierw porozmawiajmy. Musisz wiedzieć, że mit Graala jest badany od wieków i interpretowany na setki sposobów. Na pewno możesz mi przedstawić skróconą wersję. Najważniejsze fakty dotyczące samego Graala. Powiedzmy, trzy teorie. Jak mówiłem, są ich setki. Dobrze, niech będą trzy. Przedstawię ci teorię klasyczną, której jestem zwolennikiem. Teorię spiskową oraz jedną z najbardziej tajemniczych, filozoficzno-mistyczną. Od czego mam zacząć? Opowiedz o klasycznej. Słuszny wybór. Słuchaj zatem. Graalem jest kielich. Potężny, magiczny przedmiot, którego zrozumienie wykracza poza możliwości najpotężniejszych czarodziejów. Kielich ten posiada moc leczenia wszelkich chorób, trucizn i ran. I ból zamieni się w moc. Istnieje też teoria, że w rękach prawowitego władcy uzdrawia całe krainy i chroni mieszkańców przed zagrożeniami, stworami ciemności, klęskami żywiołowymi i tak dalej. Brzmi trochę jak ballada Jaskra. Brakuje tylko miłości. Każdy, kto napije się z cudownego kielicha, zostanie uzdrowiony, wzmocniony i pojmie prawdę. Kontynuuj. Od wieków rycerze szukają Graala, jednak żadnemu się nie udało. Nawet szlachetny Lancel i dzielny Bors ponieśli klęskę. Słyszałem, że sam wielki mistrz zakonu płonącej róży interesował się tym zagadnieniem. Jakieś konkretne wskazówki? Niestety, wiem tyle, ile powiedzą mi moje księgi. Dobra, teoria spiskowa czas. Nie teoria spiskowa. Spopularyzowana przez niejakiego brązowego Dana. Zaczyna się karkołomnym wywodem o pochodzeniu samego słowa Graal. Po kilku stronicach mordęgi dowiadujemy się, że Graal to w istocie Enral, czyli w starszej mowie wyższa królewska krew. Następnie brązowy Dan, nie przebierając w tanich chwytach erystycznych, dochodzi do wniosku, że Graalem są potomkowie proroka Lebiody.
Mów dalej. Potomkowie obdarzeni talentem magicznym, ukrywani i strzeżeni przez sekretne organizacje, by w końcu wymknąć się spod kontroli i wymieszać swą świętą krew z krwią Ensid, wiedzących. Dalej teoria przedstawia brązowy zawiłe i burzliwe losy Enrala. Autor gubi się w swoich argumentach, częstokroć przecząc samemu sobie. Wystarczy mi genealogii i genetyki. Mam przeczucie, że nie tędy droga. Którą z teorii mam przedstawić jako następną? Chcę usłyszeć teorię filozoficzno-mistyczną. Jest najtrudniejsza, a założenia są następujące. Graal jest ideą, ogólnie rozumianym dobrem. Poszukiwanie Graala jest niczym innym jak zwyczajnym dążeniem do doskonałości. Poszukiwaniem ideału. Ciekawe. Graal nie ma konkretnej formy, kształtu. Dla każdego jest inny. Może być przedmiotem, ideą, odkryciem. Może być również poszukiwaniem prawdy o samym sobie. Według tej teorii, wędrówka w poszukiwaniu Graala jest Wukong. Celem samym w sobie. Rezultat to kwestia drugorzędna. Sugerujesz coś? Jestem sługą pani. Nie lekceważ mojej przenikliwości. Wiem, że powróciłeś do świata żywych po śmierci i domyślam się, że czegoś poszukujesz. Ale to nie moja sprawa. Pamiętaj tylko o jednym. O czym mam pamiętać? Że u kresu wędrówki Hagrid może okazać się czymś zupełnie innym, niż sądziłeś na początku. Dziękuję. Bywaj. Coś popieprzony to w dupę jest. Dobra, idziemy ładować króla Gonu na łeb. Nie wiem, browery, zobacz wody. Nie poznałem dokładnie opinii, więc co tam pytałeś? No nie wiem, no zapytaj się go. Ty się w dupę pytasz, nie, nie mogę. Co ty piszesz? Podejście, nie. O! Widzowie, zabijamy króla? Git? Ja tu miałem dać to. I co dalej? Oj w dupę, oj w dupę. Czekaj, czy tu musi być noc? Bo nie jest to zaznaczone nigdzie w questie. Ale mnie oskamował. Nie, czekaj. Tu zobacz. No ta. Chyba być muś. Nie miałem pozabijać upiory, a to jest, żeby mnie tu boss nie bił. Nie da się go ubić. Ty, ale...
Nie wiem, Persa. Wszystkie mi się podobają. Dość się różnią od siebie, to fajne. Bardzo. Idźmy. Dobra, odpowiedź. Są w nocy. Wybacz mi, papa. Ale czytając swoje rzeczy bez emotek, można oszaleć. Mago ognia i luj. Ty jest król! O ja pierdziele. On nas one-shotuje? Nie. Coś biją, no way. O kurde, król nas zabije. Ty, a my króla coś bijemy, czy nic? Won królu. Cześć, to koniec? A, jeden mobek został. Dobra, idziemy. Dziadek, wstawaj. Dziadzia. Dziadzia. Która to była chata? Nie to, nie to. To. Dziadek. Zapiszmy. Co on tam miał dać? Z czym do mnie? Zadanie wykonane. Dziki Gon odszedł. Świetnie. Jestem ci niezwykle wdzięczny. Jaka nagroda cię interesuje? Dziadek widzi wiadomości tylko jak dacie Bitsy albo Donata. Prawda, dziadek? Okej. Wtedy słyszę. Opowiedz mi o wszystkich nagrodach. Księga o wampirach zawiera wiedzę o Alpach, Bruksach, Flederach i Garkainach. No, to ja to mam. Wybierzesz domek, będziesz mógł w nim bezpiecznie odpoczywać, a także trzymać w nim niepotrzebny ekwipunek. Mam też wianek z nieśmiertelników. Ludowe legendy przypisują mu różne niezwykłe właściwości. No chyba ten wiele. To pierwsze mamy, drugie to główne. Użyliśmy u tamtej baby. Okazało się, że to w sumie nic nie daje. Chciałbym dostać wianek z nieśmiertelników.
Proszę, oto on. Postępuj no z nim ostrożnie i użyj we właściwym momencie. Dziękuję. Użyj. Weź jeszcze ten woreczek. Jest w nim poświęcona sól. Noszona przy ciele odstrasza upiory. Może ci się kiedyś przyda. Gdzie ten wianek jest? Dziadek, ty jesteś stuknięty. Dobranoc, Marcin. Tupę. Ja nie mam questów. Tu jeszcze mogę iść. Poza tym nic nie ma. Czerwone to były wcześniej questy, ale... Pieprzet. No, czy mam questa pogadać z tym potworem z wody, ale on zniknął i nie chce się pojawić. Mało ten król pił gonu, nie? Wrażę. A pieprzyć tą wivernę. Nastraszył mnie chyba w pierwszym akcie. Nie, w pierwszym to było? Bo ta... się okazał petkiem. Bo w ogóle znowu level wbiliśmy. I co tu jest? Czy ognisko mogę rozpalić? I tyle w dupę? Ale skamerskie lokacje. Polu w dupę nic nie ma. Dzięki, masny Mieszko. Lecę w kim zacytuj. Kolejny dzień, znowu to samo. Widzimy się wieczorem. Dobranoc, Queen. To trzymaj się. Powodzenia jutro. I no tak, widzimy się wieczorem. Na kończeniu wieśka prawdopodobnie. Zobaczymy, czy się uda jutro. No, to gówno jest. Lokacja typu totalne XPP, już nawet nie trochę. Co to jest? Zrujnowany młyn. Aha, jeszcze tam chciałem w nocy na górę wejść. Jak tam nic nie będzie. Chyba wrócimy do pani jeziora. Nie, pogadamy jeszcze z tym gównem. Tylko trzeba jakoś zrobić, żeby było. Co ty piszesz? Nie no, nic nie widać na górze. To raczej jest na później.
Czy ja w wiosce coś jeszcze miałem? No nie, właśnie, nie mam tam nic. Poza tym, żeby znaleźć się serio, jest tam karta, więc pójdę tam ostatni raz. No pójdę do Pani Jeziora, jeszcze pójdę, no bo miałem iść pogadać o Gralu i wrócić do niej. Tak, ja chcę obejrzeć szoty o Japonii z Random Bruce'em, może jutro. Wiem, że są filmy. U tego ostatni raz. Ale no. Ale się nie mogę zebrać. Aha, tutaj nic nie ma. Pole, karczma, tu byliśmy. Dobra, idzie Wiedźmin po chatach połazić. Ostateczny test, czy widz trollował, czy nie. Powaga. Ej, nie, nie zabiłem. Kto pojechał? No Random Bruce, Slave Rock, Mokry Suchar i Over, czyli ojciec. Pieprzamy się tam. Dobra, powaga. Chodzimy po każdej chacie. Dość tego. Po każdej chacie chodzimy. Znaczy nie u Kowala, nie, bo tam już wszystko mamy. U Aliny. A gdzie to? Jak tam wejść? A to jest tu. Tu byliśmy. My byliśmy chyba w każdej. Ale bez ludzi. W ogóle my weszliśmy tu. Tu jest to miska. Ale co ty piszesz? Gdzie oni o tej godzinie są? Przyjrzyj! Rzeczy widzi. To było. To będzie do. Nie wątpię. Ach, bywa. Więc wolisz elfki? Więc wolisz. No nie. Ja chcę karty. Tu o karty chodzi. Jesteś inny. Mam nadzieję, że elfy wyniosą się stąd jak najszybciej. Mam nadzieję, że elfy wyniosą się stąd jak... Rasiści. Widziałeś tę elfkę, Toruwiel? Co za bezwstydna pannica. Co oni tak lecą z tymi elfami nagle? Co się pieprzyło, jakby tu chwilkę nie było? Nie, no nie ma tu żadnej interakcji z wieśniaczką. Chociaż w pierwszym akcie było, ona nie była w żaden sposób oznaczona, o dziwo.
Ten Adam wrócił na chatę? To nie ma nic, nie ma. Nie ma nic. Idziemy na brzeg. Trzeba pogadać z tym mopkiem. Czy tam co to jest? Dzięki, Słuchek, trzymaj się. Ja do drugiej A, już pierwszy jest. No to jeszcze godzinkę posiedzimy. Na chillku. W spokoju. Jak ja mam z tego gówna wyjść? No mniej więcej tak jak napisałeś, widzę. Czekaj, tu jest trasa. O to chodzi. Co to w dupę jest? Dobra, ja chcę pogadać z kapłanem. Miejmy nadzieję, że w końcu się zrespił. A jak nie, to idziemy do Pani Jeziora i wrócimy. Może już będzie. Tak. Bywa. No to prawda, Defrot, szkoda, że nie ma. Tam tak wypieprzało streama, niestety. Co ty, Perse, pieprzysz w dupę paslingu? Nie denerwuj mnie nawet. No i znowu wyznawcy przegonili mojego ulubieńca. Zginieć. Za te słowa dobrze, to właśnie tobie dobrze. Nie, dobra, miażdżę cię zara. Gniotę cię. Koniec tego dobrego. Koniec zabawy. No nie ma go, kurde, ja nie wiem. Czy on jest fabularnie przyblokowany? Nie to. No jak mi oznacza i gówno. Z nim na łódkę, tak? Ryder, po co? Przyjął 3 questy. Albo mniej nawet. Wszystkie questy dzisiaj zrobiliśmy z tego aktu, przynajmniej do tej pory. Zanim się jeszcze nowe nie pojawiły. Zobaczymy, czy się w ogóle pojawią. Czy to jest taki krótki akt. Się okaże, że my jutro w 3 godziny grę przejdziemy i będzie XPP.
A bazyliszki wróciły. Przetestujmy na nich kosa. Witam. Czy no digni umierają? Nie no. Żal mi się robi tych mobków. To takie pety. Jak miałem paść, Persy? Co, ty jesteś normalny? Jak miałbym paść na bazyliszkach? No tak, próbujemy. Jeżeli się da. Czy wiesz, gdzie mogę znaleźć przyjaznego kapłana? O! Pani, czy wiesz, gdzie mogę znaleźć przyjaznego kapłana Wodianoi? Zazwyczaj czuwa przy moim ołtarzu na brzegu. Czasami wyznawcy Dagona przeganiają go stamtąd. Rozumiem. Tak? No nie rozumiem, bo zniknął w dupę na początku aktu i się nie pojawił. Nie, no tego nie. Pani, co mogę dla ciebie zrobić? Spokój i ład panujące w mojej krainie zostały zakłócone. Ludzie walczą z Wodianoi. U podłoża tego konfliktu leżą chciwość, strach przed innością i niezrozumienie. Domyślam się, że zwaśnione strony mają swoich nieformalnych przywódców. Dobrze się domyślasz. Kapłan Wodianoi to jedyny, z którym możesz się dogadać. Ludzi reprezentuje Julian. Zajmę się tym. Kto twoim zdaniem ma rację? Nie pytaj mnie o takie rzeczy. Chcę pogodzić zwaśnione rasy. Aby to zrobić, będziesz musiał zabić Dagona, ale to nie wystarczy. Przynieś mi przedmioty będące symbolami zgody pomiędzy ludźmi i Wodianoi. Przedmioty te powinni ci dać przedstawiciele obu społeczności jako wyraz szacunku dla mojej skromnej osoby. Wrócę niebawem. Wskazówki znajdziesz na pomniku. Dobra, mamy questa, no. Toluj. Ty, czekaj. Piąte do karta. Karta nie ucieknie. Wiedźminie 4 ma nie być Geralta. Wiadomo, kto będzie, co będzie. Kto będzie, kim będzie. Czekajcie, co jest. Aha, kapłan może się zrespi w końcu. Śmierdziel. Jak to kebab w dupę? Głupia zabawa. Nie ma mobków, więc może jest. XD. Nie, oni go chyba zabili. Dobra, jaka jest komenda na niego? Ty, Persy, oglądasz bez pieprzonego monitora, ty w dupę Ulungu? Powtórzę w twarz, Persy, ci to powtórza? Oczywiście, że tak. I przy okazji zapieprzyłbym w ten pusty łeb. By się może napełnił czymś w końcu. Naprawdę oszaleję. No i idą parchy. Oczywiście bym to w GTA zrobił. Co jeszcze miałem dodać? Jesteś ślepy?
tutaj każdy jest równy i każdego równo jedziemy, więc to ci nie pomoże, koleżko. To ci nie pomoże. Fajnie by było. Wiedźmin 4 i grasz z Zoltanem. Jezus Maria. Krasnal 4. Minima jakby głos podkładał. Bo to duża postać. Lecisz, wiesz, tyle godzin gameplayu. Dobra, idźmy. No mogłyby być. Czekajcie, nie tu, tu, dobrze. Nie, on jest w karczmie, chyba że w nocy w karczmie nie jest. Zoltan. Co to jest? Nie wiem, Persa. Czemu ty się miał takie rzeczy pytać? A skąd ja mam wiedzieć, o której ty pójdziesz w dupę spać? Chuj, ja jestem twoim starym, że cię mam spać położyć prawym sierpowym, jak co dzień. Nie, ja sobie streamuję Wiedźmina do drugiej. Sara mnie popieprzy z tobą dzisiaj. Niespokojne czasy nastały. Nie mogę. W dupę owsiki masz? Już muszę jak twój stary gadać. Bo pytania zadajesz jak staremu, no. Z Vodiano i można się dogadać. Czyżby? Taka jest wola pani jeziora. Masz coś przeciwko? Nie, Wiedźminie. Nie jestem głupcem. Musisz przekazać mi coś symbolizującego oddanie wobec pani jeziora. Oraz chęć zawarcia rozejmu z Vodiano. Oczywiście. Co powinienem oddać? Aj, miałem zobaczyć, co tam jest napisane. Ja pierdzielę, no i wczytać muszę, bo nie mam pojęcia, nie wiedziałem, że to będzie wybór. Chciałbym część ze sklepem. Co? Wczytajmy to, wezmę cokolwiek. Znaczy wezmę cokolwiek, pobiegnę, nie, bo kiedy ja mam save'a? Czy ja mam save'a obok tamtego? Wianek Aliny. Geralt! Pokój i dobrobyt wymagają wyrzeczeń. Żartujesz? Nie. Nie. Ja nie mam książki o tym? Żadnego wyzwania. Czy ja mam tam save'a? Tam na posągu miało być. Brzeg. Tu. To wpis. To wstajmy, albo coś zrobię. Się okaże, że dobrze, to mogłem zapisać, to by... Aś, w tup. Mogę jeszcze inaczej, lujstwie. Ty, może się ten zrespi. Powaga. Jak zwykle go nie będzie. Dobranoc, Pepa. Nie pisz tak. Nic nie szesz. Nic nie rób. Ty, za dużo czytania tu jest. Na ta moca. Za dużo czytania. O, wzajemnie przekazuję sobie dary. Ludzie, coś tam. Co to za dary? Szczerozłota bransoleta założyciela wioski. Rytem mistrzowskim zdobiona. W ręce trafiła tych.
rzeźby misternej, albowiem się... Czekaj, on mi takie coś w ogóle proponował? Jakąś bransoletkę? Że ja mam wziąć tą rzeźbę, to co oni dostali kiedyś, a od tego wziąć bransoletkę, nie wiem, zobaczymy co on tam ma, bo nie pamiętam. Idziemy tam jeszcze raz. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria!